Ulica Wiejska kojarzy nam się z Sejmem, ale proszę Państwa, to jest także siedziba czytelnika. Właśnie księgarnia Czytelnik została wyremontowana. Ona się teraz inaczej nazywa. Nazywa się Wiejska 14. Jestem stałym walcem, wielbicielem tej księgarni. Zapraszam Państwa. Będę lekko czytać, bo mam tremę ogromną. Z tego powodu, że tak bardzo, naprawdę ogromnie się cieszę, że Państwo przyszli w tak cudownej ilości i tak znakomite osoby. Niezmiernie się cieszymy i dziękujemy za przybycie. I chciałam po prostu wyjaśnić, z jakiego powodu to całe zamieszanie tutaj nastąpiło. I przede wszystkim pierwszy powód to tylko taki, żeby właśnie ta radość tutaj została okazana. Z tego powodu, że właśnie tak dużo jest osób piszących książki. Pięknych naszych autorów tutaj mamy dużo zgromadzonych. Osób wydających książki. Wydawców, osób piszących o książkach, co jest też niezwykle ważne, i osób czytających książki, czyli przede wszystkim my wszyscy, którzy czytamy książki. Drugi powód to jest taki, że chcieliśmy Państwu przedstawić osoby z Porozumienia Kultura. To jest spółka, która posiada większość udziałów w przedsiębiorstwie Dom Książki. Do tego przedsiębiorstwa do tej pory należeliśmy, my jako księgarnia, i należymy. Tylko że tu nastąpiła lekka zmiana, którą właśnie należy wyjaśnić. A mianowicie na jesieni ubiegłego roku Porozumienie Kultura przejęła Dom Książki i w Warszawie są dwie, nasza księgarnia i na Koszykowej MDM, ale jest to ogólnopolska sieć księgarni i to przede wszystkim są księgarnie w Białymstoku, w Trójmieście, w Małopolsce, w Górnym Śląsku, na Górnym Śląsku. I ta sieć od dziś właściwie, bo to jest inauguracja i pierwsza księgarnia z tej sieci, pod szyldem Bóg, Bóg. I to właśnie będzie marka rozpoznawalna, mam nadzieję, Bóg, od Bóg. Tego momentu. I proszę zapamiętać i nas wspierać w tym działaniu. I teraz chyba powinnam przedstawić właścicieli Bóg-Bóka. Odmienia się Bóg-Bóka? Tak. Przede wszystkim występują tu dwie osoby fizyczne. Pan Krzysztof Zorde, pani Elżbieta Gustoła. Czy jest pani Elżbieta? Tak. I teraz sześć wydawnictw. Czarna Owca, Helion, Kruszyński Media, Publika, Rewiz i Zysk, spółka. To są wydawnictwa i do tej grupy należy również duża hurtownia książek pod tytułem Super Siódemka, o nazwie. Ja natomiast osobiście wierzę w powodzenie tego pierwszego na polskim rynku przejęcia przez grupę wydawnictw. To nie szkło kontaktowe, panie. To jest pierwsza grupa, która przejęła właśnie sieć księgarni. I na czele tego przedsięwzięcia stoi osoba pana Krzysztofa Zorda, który dla mnie jest właśnie nadzieją na to, że to będzie naprawdę silna, poprawna i dobra sieć księgarni. Pan Zorde jest ekonomistą z wykształcenia oraz doktorem filozofii z Uniwersytetu Warszawskiego.
również autorem książek. Ekonomicznych wprawdzie, ale w nich doszukuje się metafizyki. Na potwierdzenie prawdomówności mojej tą książkę pana Zoby pod tytułem Metafizyczne wątki w ekonomii. Czy to nie piękne? Proszę bardzo. Także to wszystko dobrze wróży. Za chwilę oczywiście poproszę pana Zordę, który nam wszystko wyjaśni i opowie. Natomiast chciałam jeszcze państwu podziękować Rosławowi Szajbo, który tutaj stoi, a którego prace, plakaty są wywieszone. Wiele innych mam w tece, które są do obejrzenia, ale nie tylko, bo do sprzedania jest to jedyna wyjątkowa okazja. Pan Rosław Szajbo, pewnie nie muszę przedstawiać, ale jednak no, niektórzy klienci mogą nie znać osoby. Jest znany jako plakacista i fotograf. Uzyskał dyplom w legendarnej pracowni plakatu Henryka Tomaszewskiego. A dyplom w pracowni malarstwa profesora Wojciecha Fangora. No tak. Tak. I przez wiele lat tworzył w Londynie i tam projektował z sukcesem ogromnym koperty do płyt. Na przykład to dla Eltona Johna, James Joplin, Coena, Duke Ellington, tak? Wiele, wiele. Tak dalej. Jest współautorem tak zwanej Polskiej Szkoły Plakatu. I dzisiaj mamy szczęście właśnie oglądać i również kupić te plakaty. Na koniec, myślę, że będę kończyć, chciałam wszystkich państwa zachęcić, mieć prośbę o kontynuowanie takiego dobrego zwyczaju nawiedzania naszej księgarni, jak to robili nieodżałowani Ryszard Kapuściński, Tadeusz Konwicki, Władysław Bartoszewski czy Henryk Wereza. Mam nadzieję, że będziemy się spotykać częściej, nie tylko z powodów jakichś oficjalnych. Zapraszam, proszę o nas pamiętać. A dzisiaj mamy wyjątkowy dzień na wszystko, na książki, na plakaty, na co państwo mają ochotę do kupienia. Jest rabat 30%, więc można szaleć. Na co zachęcam. A teraz poproszę pana Robę, również na stole. Jako prezes. Nie da rady. To się koncertowo na przygodę trzymać święta. Natomiast chciałbym może... Głośniej! Nie będzie chyba głośniej. Na stołek! Ciszej tam stole. Ciszej, a nie tak głośniej. Może zacznę od przypomnienia, co kiedyś powiedział Umberto Eco, mianowicie, że papierowa książka nigdy nie umrze. Tak jak łyżka, nożyczki, młotek, głęboki talerz. Raz wynalezione, będzie z nami na zawsze. Nikt nie zrobi czegoś lepszego niż łyżka. Łyżka zawsze będzie łyżką. Kiedy siadał, żeby sobie poczytać Wojnę i pokój, czuł, że już po 2 godzinach jego oczy zamieniają się w dwie piłki tenisowe. To może jest dobra okazja do tego, żeby nadmienić. Jakiś czas temu, całkiem niedawno, jakby na potwierdzenie tej tezy, w duńskim największym dzienniku, czymś w rodzaju duńskiej gazety wyborczej, ukazał się artykuł o powrocie papierowej książki. Co się okazuje, że na największych czytelniczych rynkach świata, w Anglii, w Stanach, spada sprzedaż e-booków, rośnie sprzedaż książki papierowej, a Amazon wnosi się z planami otwarcia 300-400 tradycyjnych księgarni. Widocznie jest jakaś potrzeba wśród ludności, której nie jest w stanie spełnić, nie są w stanie spełnić ani księgarnie internetowe, ani media społecznościowe.
i księgarnie w coraz większym stopniu zaczynają być traktowane jako miejsca spotkań i pogawędy. My również wierzymy, że księgarnie mają rację bytu, jeśli się umiejętnie wpiszą w lifestyle'owe oczekiwania swojego otoczenia. Może powiem dwa słowa na temat, skąd się wziął Bóg Bóg. No, żyjemy w takich czasach, gdzie dominują sprawy, które są oczywistą oczywistością. I Bóg Bóg jest chyba jedną z nich. Profesor Zdzisław Jankowski, który był kiedyś... Tak, może zasunąć szybę. Dziekanem Wydziału Filozofii wymyślił świetny test na weryfikację hipotez. I nasza hipoteza robocza na dzisiaj jest taka, że Bóg Bóg ma porażającą siłę przebicia. A test dopasowany do aktualnych okoliczności wygląda mniej więcej tak. Green Coffee na Placu Unii siedzi piękna, nieskazitelnie elegancka i mądra kobieta, a naprzeciwko niej siedzi dwóch facetów, którzy w zasadzie nie różnią się jeden od drugiego. Można powiedzieć bliźniacy i zupełnie nieatrakcyjni. Nie mają książeczek czekowych i tak dalej. Ale jeden z nich trzyma w ręku torbę z napisem Bóg Bóg, którą kupił w księgarni na Wiejskiej 14 za 6,90 i wypełnił ją książkami, które kupił z 30% rabatem. I zgadnijcie Państwo, który z nich wzbudzi w tej Pani największe zainteresowanie? Odpowiedź jest oczywistą oczywistością. Także teza, że marka Bóg Bóg ma porażającą siłę przebicia, została zweryfikowana. Dziękuję bardzo i życzę Panu Państwu miłych zakupów. Ja jeszcze zapomniałam ładnie tylko w porządku tutaj, że w tamtej części jest piękny stół z książkami autorów, którzy zgłosili się dzisiaj tutaj z nami być i podpisywać swoje książki. Pan Józef Hen. Pan Stefan Szczepłek, autor od piłki nożnej, nie ma większego w Polsce od pana Szczepka. Pani, przepraszam, pani Krystyna Toptak. Kto jeszcze chciałby się zgłosić? Panie Walkenta. Także zapraszam do zakupów, do rozmów o książce, do podpisywania i miłej zabawy. Pani Marta Kaszuba, przepraszam, zapraszam zapewne. Tak, zapraszamy serdecznie tutaj na wyszukiwarkę, a również na szampana. Dobra, nie ma.